Ja dzieciom opowiadam, że siotry genetycznie z organizmów żyjących u nas są najbliższe dinozaurom. Jesiotry są starsze od dinozaurów. Jesiotry w takiej formie, jak dzisiaj je widzimy, ten gatunek, to powstał mniej więcej 200 milionów lat temu. Dinozaurów nie było. Nie było. Dinozaury pojawiły się 70 milionów lat temu, wyginęły, a jesiotry ciągle przeżyły. Jesiot złowiony w Odrze, tak? W Odrze, tutaj. Megafauna jest na skraju wyginięcia. Nie... No ale też chyba wiedza właśnie, nie? My mało mamy wiedzy o jesiotrze, prawda? No, wiedza jest według mnie podstawą działania. Jak będą wpływały do płytkich rzek, je można obserwować, tak? W Ameryce ludzie przyjeżdżają obserwować jesiotry, które wędrują na po co zoo? Tak, to po co zoo? To tam mała partia, mniejsza. Super. To restytucja w psychologii, w psychologicznym tego słowa znaczeniu, polega, jest tłumaczona na to, że dążymy do przeprosin kogoś, czegoś na podstawie wyrządzonych wcześniej szkód, krzywd. Niesamowity temat. Witajcie serdecznie na kanale Ratuj Ryby. Po długiej dosyć przerwie związanej z obfitym sezonem, z jednej strony mnie to cieszy, bo można było w te wakacje zorganizować prawie 40 wydarzeń ekologicznych. Między innymi wydarzeń bezpośredniej pomocy naturze, związanej ze sprzątaniem brzegów warty, związanej z wyciąganiem petów i kapsli w bardzo dużej ilości, ponad 500 litrów w ostatniej akcji zostało zebranych niedopałków i kapsli. Samych niedopałków około 50 tysięcy sztuk, takich, które by mogły trafić bezpośrednio do rzeki. Bardzo dużo zajęć edukacyjnych, ponad 1000 dzieciaków wyedukowanych w szkołach. No i jest chwila, w zasadzie nawet nie ma tej chwili, bo po raz pierwszy zrezygnowałem, przełożyłem, po raz pierwszy mi się to zdarzyło, zajęcia edukacyjne w przedszkolu po to, żeby uczestniczyć w cudownej, historycznej chwili związanej z tym oto gatunkiem. Może nie z tym do końca, bo jesiotrów, jesiotrowatych, jesiotrokształtnych jest dosyć sporo, są mylone, ponad 20 gatunków, ale dostaliśmy informację od Instytutu Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna, że w dzisiejszym dniu będzie wpuszczany jesiot do rzeki Odry w celu odrodzenia w ogóle gatunku, który wymarł całkowicie w Europie. I na szczęście dla natury, na szczęście dla nas, jesiot ostronosy występuje w ten sam w Ameryce Północnej, dosłownie w trzech rzekach, jeszcze w dwóch w zasadzie, w tej trzeciej już marnieje jego los, ale w dwóch rzekach od kilkudziesięciu lat trwają badania w Polsce. Słyniemy, nawet nie w Europie, tylko na świecie, z badań prowadzonych nad jesiotrem. Sam Instytut Rybactwa posiada ośrodek naukowy w Pieczarkach, gdzie są tam różnego rodzaju prowadzone badania nad no właśnie różnymi gatunkami, i z tego zakładu pochodzi jesiot, który będzie dzisiaj wpuszczany do rzeki Odry. Dla mnie pan Andrzej jest niesamowitym człowiekiem, niezwykłym pasjonatem, naukowcem, i też dlatego za pomocą patronów z Patronite, którym chcę bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Mam nadzieję, że tu wstawię planszę z nazwiskami wspierających, żebyśmy mogli, pozwoliłem sobie zawieźć jesiotra, żeby podarować panu Andrzejowi za lata pracy
poświęceniu się temu, między innymi temu gatunkowi ryb, żebyśmy właśnie w dzisiejszym dniu mogli go wpuszczać. Bierzemy dzikiego. Dziki jedzie po raz pierwszy tam, gdzie został znaleziony, czyli nad Odrą. Bierzemy Eleonorę, czyli łódkę, jak ktoś jeszcze nie wie, żeby pomóc w rozprowadzeniu tego jesiotra po rzece Odrze, żeby w różne miejsca go wpuścić, zobaczyć, zbadać wcześniej wodę, gdzie będziemy go wpuszczać. Także serdecznie zapraszam na film, serdecznie zapraszam na inne filmy, serdecznie zapraszam do subskrypcji, do przysłowiowego dzwoneczka. Będzie więcej filmów, jeżeli chcecie, dajcie znać, jakie gatunki was interesują, ale będzie sandacz na pewno dokończony, będzie ślawa dokończona. Jest dużo też pomysłów na inne gatunki. Jest jesień, jest wiosna, więc na pewno będą się pojawiały filmy. Mam nadzieję, troszkę czasu między wnioskami, między sprawozdaniami, żeby wam pokazać te piękne środowisko, które tworzą ryby. Co wiemy o jesiotrze? Z jednej strony niewiele, z drugiej wiele. Generalnie tak ogólnie to niewiele. Wiadomo, że jest to ryba dwuśrodowiskowa, czyli żyje w morzu, potem wraca z tego morza, żeby złożyć w rzekach ikrę. Niestety, tak jak wcześniej powiedziałem, zlewni Bałtyku, Wiśle, gdzie było go najwięcej tutaj, nie żyje już, nie wraca, żeby złożyć tą ikrę. Został przełowiony. Bardzo duża ryba, bardzo dużo gatunków. Ryba, która też długo dojrzewa w tym morzu. Czyli jesiot, żeby dojrzeć, żeby mu się wytworzyły te gamety, potrzebuje aż 15 lat pobytu w morzu, dojrzewania do okresu rozrodu. Więc to jest bardzo trudne, ale powtarzam, badania trwają już kilkadziesiąt w zasadzie lat. Od 2006 bodajże zostały już puszczane pierwsze jesiotry w Polsce. Więc za kilka lat powinniśmy widzieć efekt tej pracy. Co dalej można jeszcze powiedzieć o jesiotrze? No bardzo duża ryba, dorastająca do kilkuset kilogramów, do 70, 100, nawet ponad 100 lat życia. W Polsce jest znana ta ryba. My słyniemy w ogóle jako Polacy z produkcji ikry słynnej na cały świat. Ikry z ryb właśnie jesiotrowatych. Mamy najzdrowszą i jedną z najdroższych wyselekcjonowanych specjalnie ikry jesiotra, czyli kawioru, sprzedawanego za granicę. A resztę to się dowiecie nad wodą. Zapraszam serdecznie. Aha, dziękuję przede wszystkim patronom z Patronite'a. Zapraszam też innych. Są tam cele pokazane, na co w ogóle są potrzebne w ogóle środki, na jakie cele ratowania ochrony środowiska i na jakie projekty, ale to dzięki wam przekażę jesiotra Andrzejowi. Przyjechała właśnie ryba, święta ryba z Instytutu Rybasta Śródlądowego z Olsztyna. Już jest pan Andrzej, no już jest transmisja. Trzeba było podjazd. Witam serdecznie. Trzeba było podjazd z rybą zrobić. Zaraz będziemy aklimatyzować, przygotowywać się do zarybiania. Zaraz wam wszystko pokażę. Sprawdzamy temperaturę. Ile miała? 16,7, 16,8. 16,7. Zaraz zobaczymy, ile ma w zbiorniku. Będziemy aklimatyzować tą rybę. Wpisujemy do protokołu.
I tak będzie miała pewnie tam głębiej zimniejsze. Tak, tak, tu tak. Pani Iwona, dobrze pamiętam? Tak. I co, nie jest pani żal, że teraz dzieci, którymi się opiekowała pani, ile? Jak długo? Czy wy w ogóle dwa i pół miesiąca. Będą wpuszczane? Żartuję oczywiście. Trochę, ale w końcu pójdę na urlop. Zasłużony. Ile, Marek? 14,2. Wyrównujemy wodę. Są przedstawiciele z WWF-u. Tutaj? No to mogę stanąć? Tak, tak. Nie możemy wziąć, tak, one są delikatne. Piękne siostry. Pani Iwono, ile jest tych pani dzieci tutaj? 10 tysięcy. 10 tysięcy. Iwona jest, kurczę, dobrą mamą i na pewno dołożyła dużo. Po drodze. Trwa cały czas liczenie. Pani Iwona tak. Tu skrupulatnie zapisuje. Takie obliczę trochę wagę moje. W stosunku do... ilości, żeby średnią sztuk wyciągnąć, tak. Rozumiem, tak? Tak. Ale jeszcze chcę wrócić do tych początków ich. Mhm. Jak długo? 2,5 miesiąca. Tak. Się mama tutaj opiekowała. Tak, ryba przyjechała do nas z Niemiec, to jest z tarła przeprowadzonego w Niemczech. Także... No, czyli ryba. Tak, ryba przyjechała, tak. To już 3-dniowy wełęk przyjechał. Zazwyczaj przywożą nam ikrę, ale tym razem już był wylęk. Czy to jest ten wylęk z tych sprowadzonych jesiotrów ze Stanów? Tak, z tych dużych, całości, samolotem, tak? Tak, to te ryby. To są te? Tak. Wszystkie były podchowywane na żywym pokarmie. W tej chwili mają 69 dni po wykluciu. I długo je karmiłam właśnie pokarmem żywym, bo jeszcze zostało nam trochę część ryb mniejszych, bo te były odsortowane większe na zarybienie, a mniejsze zostawiliśmy do jeszcze dalszego podchowu i będzie zarybiana drwęca, ale to jeszcze nie wiem dokładnie kiedy. Zaraz chwilkę. 120. Jasne, proszę zapisywać. Aha, 117. Dla tych, którzy nie wiedzą, też warto przypomnieć, że żywy pokarm po hodowli ryb ma potężne znaczenie, tak. Żeby po prostu te ryby lepiej potrafiły... się szukać sobie, odnajdować pokarm w warunkach naturalnych. Samodzielnie go pobierać, tak? Normalnie przy jesiotrze to ostronosym bardzo długo się karmi artemią, przy innych gatunkach jesiotra jest to krótszy czas. I także ten podchów innych gatunków jest troszeczkę tańszy, a w przypadku jesiotra ostronosego niestety to jest gatunek, który wymaga dużej nakłady pracy. Te ryby były karmione 6 razy dziennie pokarmem naturalnym, czyli była porcja przygotowywana. I to musi zrobić człowiek. Tak. Przy tej samej rzece, słuchajcie, wchodzimy do podchowalni jesiotrów. Widzicie szkraby? W taki oto sposób, w takich sadzach, w obiegu otwartym? Tak, tutaj jest obieg otwarty, w takich basenach hodowane są jesiotry w warunkach bardzo zbliżonych do naturalnych. Mimo, że to wydaje się sztuczne koryto, to jest to, woda płynie tak jak w rzece, z jednego końca na drugi. Woda nie jest podgrzewana. Minimalnym stopniu uzyskana, tak? Czyli to są ryby, które są hodowane w warunkach bardzo zbliżonych do naturalnych. Przez długi okres czasu są hodowane, żywione pokarmem naturalnym też, więc takie ryby powinny mieć duże przyrosty i dużą przeżywalność, jak są wypuszczone do rzek. Jak długo się podhodowuje? Kilka miesięcy, to nie ma sensu tych ryb zbyt długo podchowywać, bo
bo żyjąc w takim dużym zagęszczeniu, to wbrew pozorom jest nienaturalnie duże zagęszczenie dla takich dzikich. One w rzece tak licznie i w takim zagęszczeniu występują. Nabierają cech, które później będą niekorzystne dla nich. Tak? Przede wszystkim brak bojaźni przed innymi rybami. Tak? Póki jesiotry są małe, są podatne na drapieżnictwo. Jak są większe, mają już twardy pancerz z płytek kostnych, wtedy spokojnie sobie mogą radzić i nie ma dla nich większego zagrożenia w środowisku naturalnym. Ale żeby nawykowo instynkt jakoś się tutaj nie obudził pod tytułem jesteśmy w grupie i tak dalej, to się wpuszcza je kiedy? Wypuszczane są tak jesienią, niezbyt późno, żeby to nie była późna jesień, żeby nie były wypuszczane, jak już są woda bardzo zimna i kiedy nie ma, jest mało bezkręgowców. Czyli 5-10 gram? Nie, mniejsze ryby. Jeszcze mniejsze. Mniejsze ryby. Mogą być to 10-gramowe, ale to nie ma. To trochę jest uzależnione od miejsca, tak? Jeżeli jest ich tutaj zbyt dużo, no to trzeba rozrzedzić. Część ryb jest wypuszczanych, część jest dalej podchowywanych. Nie ma potrzeby wypuszczać bardzo dużych ryb, bo bardzo duże ryby są kosztowne w hodowli, a z drugiej strony są podatne na złowienie, więc lepiej wpuścić dużo mniejszych ryb. Wiadomo, że jest jakaś śmiertelność, albo będzie śmiertelność w środowisku naturalnym, wtedy wypuszczajmy bardzo dużo ryb, albo będzie śmiertelność połowowa. Wypuszczamy mniej ryb, ale drogich, więc... Zobaczcie, tak to wygląda, siateczka, odpływ wody, dopływ, mają tutaj jak w rzece, cały czas tutaj buszują, jak widzicie, jest tutaj 10 tysięcy, dobrze pamiętam? 10 tysięcy jesiotrów, które właśnie też czekają na moment, w którym zostaną wypuszczone do natury. Pilnujemy tego przestrzegania tych przepisów. Także przyjeżdżamy na każdy z tych zarybień, bierzemy w nich udział. Oczywiście no nie jesteśmy tutaj najważniejszą instytucją, no ale z naszej strony też jest ważne, żeby wiedzieć, co w tej kwestii się dzieje. Powinien być zawsze urzędnik, prawda? Powinna być sprawdzona ilość ryb puszczanych. Jeżeli mamy do czynienia, bo dzisiaj to jest w ogóle wyjątkowe zarybienie, ale normalne takie zarybienie jezior na podstawie operatu też powinien zawsze ktoś być, zawsze ktoś jest oddelegowany, prawda? Akurat ja jestem z Inspekcji Rybołówstwa Morskiego, natomiast jeżeli chodzi o ustawę o rybacie śródlądowym, no to są inne instytucje przewidziane w procedurze zarybień i też jak najbardziej powinny brać udział w takich zarybieniach. Dziękuję bardzo. Ale co, najlepiej trzcina, Andrzej? Gdzieś tam, brzeg. Przy brzegach. To ma stoje zrobić, nie? Żeby przestał, nie? Tak na środku, jak zaczniemy go wpuszczać. Na zapływie na przykład? Nie na napływie, tylko na zapływie? Tak, Sebastian, generalnie przybrzeżne miejsce. Tam, gdzie nie ma jeszcze takiego prądu, a gdzieś, żeby sobie odpoczęła, nie? Dwa takie ma. Było? Nie, to już bez przesady. Dwa takie ma. Tarowana woda. Ważona ryba. Wykładzina nowa, wymieniona. Cały czas zapiski. Podać tyle, co wywiozła. Teraz kurde, to nie pozwolił wpaść do środka, my dwie tratwy za sobą i my taka kupa śmierci na brzegu, mówię co, nie zostaniemy, nie? Dawaj do środka ładujemy, nie? I do środka, wypady, to jest kurde, szok co ona tam ciągnęła, nie? No. To miała tam półtora tony śmieci. 20 ton w samym Poznaniu. Zbieramy śmieci. Myślę, że możecie to już wnieść tam na kastę, bo tu zostanie do miski. Tak? Aha. Podawali, nie podawali. 106. To jest to. Na koniec wlałem do góry. Dasz radę? Tak. Uważaj. Tak? Tak. Puść. Koniecznie puść. A wiesz, koniec to jest przesłony. Odpadłem na pewno. No, tak jak widziałem. Przemieszamy wodę, żeby się jeszcze dorównała temperatura.
Hom. Wybraliśmy takie miejsce, gdzie jest bardzo dużo kamieni. O, ładne napisy. Gdzie jest... Zobaczcie, jak dużo. O. Wypuszczamy. Bo od razu widziałeś? Poszły. Idealne miejsce między kamieniami się chowają. Rewelacja. Płyniemy po następną partię. Idź. Małe siostry aklimatyzują się. Zapieraźnie się powinien go tak szybko wytłuc. Przy jej siostrze tyle jest dużo, że to jest taka spokojna ryła. I rani na dostanie tych płytek takich ostrzejszych. Trzymam cię. Robiliśmy badania takie telemetryczne na ciut większych siostrach niż te. Przyklejaliśmy im nadajniki. Ta ryba mniej więcej dzień albo a nocą będzie odpływała. I najczęściej dwie noce spływały w takim miejscu, gdzie były wypuszczane i podejmują szybką wędrówkę. To jest zaskakujące, ale taka mała ryba potrafi kilkanaście kilometrów przepłynąć w ciągu jednej nocy. Rekordowe, jakie mieliśmy, osobniki, to potrafiły przepłynąć, wypuszczaliśmy je do Drwęcy, koło Ostródy, 400 km. W ciągu 10 dni. 40 km. Wiemy, że też były takie, które płynęły jeszcze szybciej na krótkich dystansach, ale myślę, że wtedy te nie przemieszczały się nocą, tylko przez całą dobę. Tak? Generalnie jesiotry, to co zrobiliśmy, te badania telemetryczne, to płyną nocą. Mnóstwo kamieni. Zauważyliśmy, że one idealnie się tutaj chowają między te kamienie, także chodźcie tutaj ostrożnie. Dobra, czy Paweł? Twoją powinność? Zobaczycie jak sobie odpływa. Taka mała partia, mniejsza. Super. Dochodzą do siebie i się szybko chowają pod maluszek.
rozprowadzamy jesiotry po Odrze. Tam byliśmy, tam byliśmy. Tam został opuszczony. Teraz przepływamy na tą klatkę. Tutaj! Dziki z nami, pilnuje. Przepłasza ptactwo, które by ewentualnie było skore. O, właśnie widzimy, czapla poleciała. Brawo, dziku, brawo. Żarty oczywiście. Ale przepłaszam się, ale było widać. Z kolejną partią, słuchajcie, płyniemy. Długo musi aklimatyzować. Niektóre takie, wiesz, są... Rzutki. Tak. Ja tam trochę jednak. Dajdą, no. Chyba, że szoku za bardzo dostała. Nie, one się rozkładają, widzę. Pięknie, ale to sobie już trafiłem. No tam ma sobie wzięte wejście. No to pięknie. Nie, jeszcze dwie partie chyba są. Na kamieniu, ładnie. Ej, dziki. Chodź, hop. Ja w górę chyba tam spróbuję. Chodź, hop. Tak. No. Jeszcze hop. Daj, tutaj. Brawo. To nie jebło. I kolejna partia. Woda uszykowana z Odry. Będziemy ją mieszać i przypływamy po kolejną partię. Tu w międzyczasie pan Andrzej wpuszcza kolejne ryby. Trzeba szybciutko jesiotra. Nie każdą rybę wpuścić. No idealnie, idealnie. Dobra, stop, wyłącz silnik.
Hop, dziku. Hop. Dziki nam pomaga. Będzie jeszcze na łódkę coś? Tak, tak. Widzieliśmy badania, byliśmy bardzo podejrzliwi, że ludzie będą łowili. Wpuszczaliśmy do drwęcy, one tam miały 150 km do przepłynięcia. I faktycznie jeden wędkarz mówi, ja złowiłem. Pochwalił się i jeszcze w dodatku opisał dokładnie tak, bo był ze znaczkiem i z nadajnikiem telemetrycznym, czyli antena mu wystawała. Więc my mu do końca nie wierzyliśmy, że wypuścił, byliśmy po prostu głupi. I z anteną po całej wiosce jeździliśmy nasłuchiwać, czy ten nadajnik nie nadaje, tak? Za parę dni ta ryba się zarejestrowała tam kilkadziesiąt kilometrów niżej. W wodzie. Tak, i wypuścił, tak jak powiedział, wypuścił. O, brawo. Ale bywało, że mówię, że na autostradzie. Płynął. Z trociami najczęściej był taki, jak tu kolega robił badania, to najczęściej się okazywało, że nadajnik, który nadawał w wiosce, jak się pojawili strażnicy parku, to zaczął nadawać z kuchni. Zaczął się ruszać, tak? To był problem. Tutaj w dolnej odrze. Gdzieś na wodach tego dnia. Jesiot złowiony w odrze, tak? W odrze tutaj. Chyba tak, wiesz, nie chcę tutaj mówić. To jest poniżej, Sumowskie, za mostem. Zamówiony jesiot. To nie jest tegoroczne, to jest sprzed kilku lat. Przez Niemców. Ja to o tym chyba słyszałem ze 2 albo 3 lat temu. Ale on ma z 2 metry, tak? To były ryby, bo część... Oj, więcej ma niż 2 metry. Dużych, naprawdę. Kiedyś na przykład było takie... 20, tak, rybacy takie złowili takie duże ryby kiedyś u nas przy koło brzegu. Tam rybak miał... Wracający jesiot, słuchajcie, już natarło. Sprowadzony ze Stanów. Przebywający kilkanaście lat w morzu, wrócił, no i niestety został złowiony. Poza tym w ogóle, że to jest historyczna chwila, bo robi się tutaj rzecz niesamowita dla natury, dla historii ludzkości i dla historii ichtiologii. Nieprzesadzone słowa moim zdaniem, absolutnie. To chciałbym zapytać i jakby przedstawić też szerszej publiczności o waszym sukcesie, bo jesteście jedynymi, którzy sztuczną rybę przygotowali do tarła skutecznie. Tak, no to uważam, że to jest sukces na skalę, bo to jest pierwszy ewenement w historii tego gatunku, że ryba, która została wyhodowana w warunkach sztucznych, tak? Ryba, która z ikry była hodowana cały czas w warunkach kontrolowanych, dojrzała płciowo i została w ubiegłym roku rozrodzona. Zrobili to moi koledzy z zakładu hodowli ryb jesiotrowatych właśnie nad Gale w Pieczarkach. To jest duży sukces. Mieliśmy już wątpliwości, czy nam się to uda, więc jest to możliwe i tylko teraz trzeba czasu i dobrych warunków, żeby więcej ryb dojrzewało i wtedy możemy więcej ryb wypuszczać. Niemcy mają tą dogodną sytuację, że mają, nie wiem, może więcej pieniędzy, no pewnie mają. Tak, może mają... bardziej dbają o środowisko, o ekologię. Pewnie państwo pomaga u nas, no niestety... Wszystko to u nich jest właśnie to. Oni poszli trochę innym sposobem. Kupili żywe ryby. Kupili dorosłe ryby, dwumetrowe ryby, które przez 2 lata przygotowywali do transportu, czyli hodowali je w basenach w Kanadzie, a później wyczarterowanym Boeingiem przyleciały na lotnisko do Berlina. To było pierwsze, na pewno to było w historii jesiotrów tego gatunku, to był pierwszy lot międzyoceaniczny, kiedy ryby samolotem przyleciały z Ameryki, z Kanady przyleciały do Niemiec i oni rozrodzają te właśnie dzikie jesiotry, które teraz żyją w stawach i co roku są rozradzane. Wy nie macie takich środków, ale udało wam się coś, czego wam zazdroszczą teraz. Tak. I oni są dumni z tego, że doszliśmy do tego. Teraz chodzi o powtarzalność, o to, żeby te tarła odbywały się co roku. Będziemy dysponowali dużo większą ilością ryb. Nie trzeba wtedy nakładów na kupowanie z niepewnego źródła, ponieważ w Kanadzie, gdzie skąd pochodzą ta populacja zarzucielska dla Bałtyku, jest tylko jedna licencja połowowa. Tylko jeden rybak jeszcze ma zgodę na połowę tego gatunku. Jak on umrze, to licencja zostanie wygaszona, albo może być wcześniej wygaszona, ale na pewno nie będą wydawane kolejne licencje i skończy się możliwość sprowadzenia tego gatunku. Będziemy musieli opierać się tylko na tym, co tutaj jest w Europie. Okej. Okay. Ile lat miały te ryby, które udało się
warunkach sztucznych 14, doprowadzić? To była 14-letnia samica. Samce są już dojrzałe od kilku lat i więcej samców mamy, które można byłoby rozradzać. Samica była pierwsza i to było w ubiegłym roku 14-letnia samica. Od samego początku ją miałeś, czy została tobie przekazana? Nie, to moi koledzy mieliśmy ją od początku, jako przeleciała do Europy jako ikra. Też Boeingiem takim wyhodowana u nas właśnie w instytucie. Dlatego ten jesiot dla ciebie. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję za pracę. Dzięki. Dla rzek, dla ekosystemu, dla natury. Pierwszy raz to osobnik z tego gatunku złowiony. Samica 403 kg. 757. W Polsce 300 coś, tak? Słyszałem. Ale zakładamy, że one są w stanie urosnąć przynajmniej do pół tony. Cieszysz się, Andrzej? Cieszę się, bo generalnie poświęciłem znaczną część życia. Swojego życia jesiotrom, tak? Nie spodziewałem się, że to będzie taka skala trudności. Jest to gatunek bardzo trudny w hodowli. Zupełnie te doświadczenia, które pracownicy Instytutu mieli na innych gatunkach, one się trochę przekładają, ale specyfika tego jest 420. Jest spora, więc to jest... I tak zaczęliśmy wcześniej generalnie jako Polska, prawda? Zaczęliśmy w 2000, znaczy prace związane z restytucją jesiotra to były lata 90, tak? Ale przyspieszyły wtedy, kiedy poznaliśmy, że gdzieś w Bałtyku wyginął Acipenser oxyrhynchus, a nie Acipenser studio. I wtedy była szansa na zdobycie materiału, tak? Zostały sprowadzone pierwsze w 2004 roku jesiotry z Kanady. I tak to niestety... I od kilkudziesięciu ty przyjąłeś po kimś te jesiotry? Ja nie przyjąłem, wiesz, ja zajmuję się jednym z elementów, tak. Takim prekursorem był nieżyjący już profesor Coleman, który zajmował się jesiotrami. On zaczął je sprowadzać do Polski, różne gatunki. Jeszcze jedną miseczkę. Mamy, tylko ryby. I wodę może. Czyli miseczkę tylko. Dobra. Bo zmierzam do tego, że po części ta praca przechodzi faktycznie z człowieka na człowieka, z pokolenia na pokolenie, żeby liczyć na efekty. Tak, no to jest ryba żyjąca dziesiątki lat i trzeba tak powiedzieć, że efekty są liczone w takiej samej skali dziesiątków lat. To jest niesamowite właśnie. Nie spodziewajmy się, tak jak u innych wszystkich gatunków, ślawa, która w wieku 3 lat już czasami kończy swój żywot, prawda? A tutaj mamy rybę, która w wieku 4 lat jest tak naprawdę... Dzieckiem, małym dzieckiem w środku. Dobrze, co my tu mamy? Zasuwam do łódki. Zasuwaj do łódki, tam będzie... Tu będzie ona wyliczyła. Dałka samo 15 kg. Nie, jeszcze jeden jest, ale nie wiem, czy tu rozprowadzą, czy my ją rozprowadzimy. Andrzeja, bierzesz rąbkę? Andrzeju, a ty chcesz, czy nie? Nie, już jedźcie, wypuśćcie. Dobra. Ale jaja, i taka ta sytuacja. Obecna sobie kamerę z wody. Ryba, nie chcę powiedzieć, że widmo, bo to byłoby brzydkie określenie dla jesiotra ostronosego. Ryba cud, ale widmo pod względem takim, że mało jest jej. Prace od kilkudziesięciu lat trwają nad tym, żeby przywrócić życie tych ryb i w naszych rzekach, i w naszym morzu. No i dzięki... No i po to też tutaj jesteśmy, żeby pomóc w rozprowadzeniu. Po to ichtyolodzy, instytut na brzegu, żeby ratować jesiotra w naszych wodach. Thank you.
Fajne kamienie są, wiesz? One się pochowają pomiędzy te kamienie. O, widzisz? Od razu płyną między kamieniem. Od razu kamień. Pięknie. Już po akcji jest troszeczkę oddechu, nie? Bo zawsze jak z ryba, to trzeba, nie ma czasu w ogóle na to, żeby omówić cokolwiek. Zostało wpuszczony dzisiaj do tej rzeki Odry. Jesteśmy nad Widuchową. 10 tysięcy, tak? Dobrze mówię? Tak, około 10 tysięcy ryb, trochę ponad 10 tysięcy. 10 tysięcy jesiotrów. Jest ze mną pan Andrzej Kapusta, doktor, pracownik Instytutu. Cześć! Andrzej, doktor Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Od ilu lat już się zajmujesz jesiotrami? Większość mojego zawodowego życia, można powiedzieć, ale tak bardzo intensywnie to od 2009 roku. Co się dzisiaj stało dla, ja będę podkreślał pod kątem natury, dla natury. To co się dzisiaj stało dla natury, dla gatunków, dla ekosystemu, jakby nie tylko rzecznego, bo mówiąc o jesiotrze, mówimy o ekosystemie międzynarodowym, dwuśrodowiskowym, prawda? Tak. No, wypuszczamy ryby, to jest, wydaje się banalne, ale tak naprawdę zajmujemy się czymś bardziej poważnym. Przywracamy gatunek, który wyginął w zewni Bałtyku. Nie jest to żaden polski wymysł, nie jest to nasza fanaberia i nasz skok na kasę. Jest to działanie skoordynowane, międzynarodowe. Wszystkie kraje nadbałtyckie są zaangażowane w program restytucji i przywracania jesiotra w zewni Bałtyku. Ten jesiotr wyginął w drugiej połowie XX wieku i od mniej więcej końca pierwszej dekady XXI wieku jest już regularnie wypuszczany do rzek. W największej ilości do polskich rzek. To bierze się trochę stąd z historycznych uwarunkowań. On tutaj był. Tak, on tutaj był. On tutaj był i Wisła i Odra ze swoimi dużymi dopływami były najważniejszymi rzekami jesiotrowymi z zewni Bałtyku. Tędy tutaj, gdzie jesteśmy, jesiotry przepływały na swoje tarliska. Tarliska były zlokalizowane w środkowym biegu dużych rzek, Warty, Noteci, do Drawy wstępował. Dawniej, jeszcze jak Górna Odra nie była uregulowana i zabudowana hydrotechnicznie, to też tarliska były zlokalizowane w górnym biegu Odry. Poznaniacy, bo mówiłeś, że w Poznaniu również tak, były... W Poznaniu były tarliska powyżej Poznania. Generalnie Warta była uważana za jedną z ważniejszych rzek jesiotrowych. W zasadzie wyginął w całej Europie, prawda? Tak, ten gatunek wyginął w Europie. Jeszcze do niedawna w ogóle uważaliśmy, że Bałtyk zamieszkuje jesiotr zupełnie inny gatunek, Acipenser sturio, którego możemy nazwać jesiotrem zachodnim. I ten gatunek zachował się, jest niewielka endemiczna populacja we Francji w systemie rzecznym Garony.
jest pod bardzo ścisłą kontrolą, jest bardzo, dbają o niego Francuzi, a i tak, mimo że występują dzikie osobniki, to i tak Taro udają się raz na kilkadziesiąt lat. Raz Słyszałem o tym. Raz na kilkadziesiąt lat. Czyli tyle pracy, on... Ale on wychodzi czy nie? Czy jednak nie wychodzi, jak inaczej, nie wraca z morza, nie. Tak? Część osobników jest hodowanych jako tarlaki, są rozradzane i wypuszczane, tak? To się dzieje we Francji i Niemcy posiadają też takie swoje małe stado, które chcą wypuszczać do zlewni Morza Północnego. I tam oprócz tego występują dzikie tarlaki, które występują w morzu i występują do Garony na Tarło. Mimo tego, że występują raz na kilka lat, to raz na kilkadziesiąt, raz na dwadzieścia kilka lat notowane są małe osobniki, które by świadczyły o tym, że Tarło było skuteczne i udane. Więc to jest naprawdę gatunek na skraju wyginięcia. Wszystkie gatunki jesiotrów są zagrożone wyginięciem. W toku, jak ja zaczynałem pracę z jesiotrami, to uważano, że jest 27 gatunków ryb jesiotrowatych. 3 lata temu Chińczycy ogłosili, że jedna z ryb jesiotrowatych, nie jesiotr jako acipenser, tylko to był to gatunek wiosłonosa chińskiego, który został uznany za taki, który wyginął. Zabudowa hydrotechniczna, budowa na rzece Yangtze, wielkich zapór sprawiła, że wyginął. Ale na pewno jest jeszcze kilka innych gatunków, które prawdopodobnie też wyginęły. To są pseudołopatonosy, które żyły w rzekach Syr i Amur Darya. Wiemy, co się stało z Morzem Aralskim, które z wielkiego słonego morza stało się niewielkim, bardzo zasolonym zbiornikiem wodnym. Przekształcenia, tak? Zmiana kierunku rzeki, nawadnianie i produkcja bawełny przyczyniła się do tego, że morze umiera i te ryby, które tam kiedyś występowały w tych rzekach, nie mają warunku, więc nikt się nimi nie zajmuje, ale możemy przyjąć, że wyginęły. Tak też wyginął nasz ten jesiotr bałtycki, ale na szczęście zachowała się populacja północnoamerykańska. W Ameryce, dokładnie, która jest jakby tą samą dosłownie genetyką, tak. co ten tutaj, który występował właśnie ta północnoamerykańska z lewni bałtyckiej, populacja, prawda? To jest kilka, tam się uważa jako stad, kilka stad. Jest gatunek jesiotra zatokowego, Acipenser oxyrhynchus desatoi, który żyje na południe od Kalifornii, więc nie od Kalifornii, od Florydy, więc wyobraźmy sobie, w jak ciepłych wodach. On żyje normalnie w Zatoce Meksykańskiej i wchodzi na Tarło do rzek uchodzących do Zatoki Meksykańskiej, ale też żyje aż w Kanadzie po rzekę Świętego Wawrzyńca. I wśród tych wszystkich populacji została wytypowana taka, sprawdzona genetycznie, na podstawie badań genetycznych. Tych ryb, które u nas zachowały się w muzeach, tych płytek kostnych, które znaleźliśmy w wykopaliskach archeologicznych. Dzisiaj nauka ma takie możliwości, że sprawdzono genetycznie, jak one były zróżnicowane i z którymi populacjami były najbardziej zbieżne. Rzeka Świętego Jana ma populację, która jest najbardziej zbieżna, w 100% zbieżna z populacją bałtycką. To zostało wytypowane, stamtąd pochodzą jesiotry, które dzisiaj tutaj wypuszczaliśmy. Ja dzisiaj opowiadam, że jesiotry genetycznie z organizmów żyjących u nas są najbliższe dinozaurom. Jesiotry są starsze od dinozaurów. Jesiotry w takiej formie, jak dzisiaj je widzimy, ten gatunek, to powstał mniej więcej 200 milionów lat temu. Dinozaurów nie było. Nie było. Dinozaury pojawiły się 70 milionów lat temu, wyginęły, a jesiotry ciągle przeżyły. Więc są dużo bardziej stare. Zostało ich niewiele na świecie. Warto o nie dbać, warto je chronić. Mimo że czasami spotykamy w sklepach jesiotry, są na łowiskach specjalnych różnego rodzaju, albo czasami nawet wypuszczane do rzek czy jezior. Ale to są hybrydy. Różne to są gatunki. Czasami są to hybrydy, czasami są to jakieś inne gatunki jesiotrów, takie, które u nas nie występowały z dawniej Bałtyku. Jesiotr syberyjski, jesiotr rosyjski, sterlet. No, to są najpospolitsze takie gatunki, albo hybrydy między nimi, albo hybrydy wsteczne, ponieważ jesiotry łatwo się krzyżują. To jest pewnego rodzaju zagrożenie dla tego gatunku, który przywracamy, więc hodowla ryb, hodowla jesiotrów na kawior to jest inna sprawa, odtwarzanie populacji jest inna sprawa. Starajmy się, żeby one nie uciekały z tych naszych hodowli, żeby mogły... Nie krzyżować się też. Jest zagrożenie, ponieważ
kilka lat temu stwierdzono właśnie w Dunaju, gdzie uciekł z hodowli jesiotr syberyjski i skrzyżował się z rodzimym na skraju wyginięcia sterletem, więc to jest realne zagrożenie dla takiej restytucji. One tu sobie kilka, wręcz niedługo, dwie, trzy noce, mówiłeś, zostaną i w nocy ruszą już dosłownie te maluchy, które wpuszczaliśmy w podróż. Tak, ruszą w podróż w kierunku morza. Ona zajmie im trochę czasu, bo to nie są zbyt duże ryby. Muszą się chwilę zaadaptować do tych warunków. Chociaż u nas były podchowywane na pokarmie naturalnym, więc nie powinny mieć problemów z poszukiwaniem pokarmu. Z pobieraniem pokarmu, też. Tak. I one ruszą w podróż w kierunku morza. Zajmie im to część. Nie mamy aż tak dokładnych danych, bo nigdy nie znaliśmy tak dokładnie i tak małych jesiotrów naturalnych, ale nasze takie wstępne badania telemetryczne wskazują, że takie jesiotry w ciągu kilku tygodni, czasami kilku miesięcy dotrą do morza, więc jesteśmy bardzo blisko morza, można spodziewać się, że większość spłynie do Zalewu Szczecińskiego jeszcze tej jesieni, część być może zostanie tutaj w Odrze i spłynie w przyszłym roku i tam będzie w tych wodach raczej morskich, najpierw w zalewie, a później przemieści się do Bałtyku. I tam będzie żyła kilkanaście lat. No właśnie, aż 15 lat. Albo 20. Do 20, żeby osiągnąć dojrzałość płciową. Tak jak ludzie. Albo nawet trochę później. Karmazyn jest podobny, ale tu mówimy o zupełnie innej rybie, żyjącej jednak w cieplejszych wodach. Ten jesiotr w Ameryce, populacje te żyjące u wybrzeży właśnie niedaleko Florydy, dojrzewają mając 10-12 lat. Ale te, które żyją na północy Kanady, dojrzewają mając lat 30-35, więc dopiero wtedy osiągają dojrzałość płciową. Ale to jest inna strategia życiowa. Jesiotry żyją bardzo długo. Większość gatunków to są gatunki, jesiotry to są długowieczne gatunki, które mogą spokojnie żyć 50 i 100 lat, albo nawet niektóre więcej. Jesiotr ostronosy przyjmujemy, że osiągał długość 5 metrów i ważył 500 kg. Tak? Rekordowy, który został złowiony, miał 403 kg i prawie 5 metrów długości. Inne gatunki jesiotrów, jak białuga, to są ryby, które mogą, jeżeli im pozwolimy, mogą osiągnąć tona. 3 tony. O ja. Mogą mieć 9 metrów długości. To są ryby wielkości, długości tira, małego tira. I potem wrócą po osiągnięciu tej dojrzałości płciowej i będą szukać tutaj miejsc tarłowych, żeby instynktownie poddać się naturalnemu tarłu. Tak, takie jest nasze zamierzenie. Chcemy, żeby powstała populacja, która będzie się sama rozradzała. Jest kilka rzek, które jeszcze mają dosyć dobre warunki do rozrodu. Drawa jest taką rzeką, gdzie są miejsca, gdzie jesiotry mogłyby odbywać tarło. Muszą tylko tam dotrzeć, tak? Musimy na to im pozwolić. Potrzebują rzek o w miarę chłodnej wodzie, dobrej jakości, żeby to była woda w miarę czysta. Dnie z kamieniami i ze żwirem, żeby on nie był zbyt mocno przykryty jakimś iłem. Na szczęście nie są takie jak ryby łososiowate, które tworzą gniazda, zakupują ikrę, która jednocześnie w tych gniazdach, takich pseudogniazdach, takich kopcach spoczywa przez kilka miesięcy. U jesiotra po kilku, czasami 10 dniach następuje wylęgnięcie się szybko bardzo larw tej ikry i wtedy te larwy stopniowo spływają, potrzebują płytkich miejsc. Takie kanały nie są idealne dla nich. One potrzebują miejsc rzek o zróżnicowanej strukturze, gdzie są i zagłębienia, gdzie są i płytkie miejsca, gdzie są strefy, rozradzają się, gdzie woda płynie dosyć szybko, a z drugiej strony potarle, małe ryby, jak się wylęgną, potrzebują miejsc o spokojnym przepływie. Schować się też. Rzeki naturalne o zróżnicowanym przepływie, o zróżnicowanej głębokości są najlepsze dla nich. I chroniąc jesiotry, powinniśmy chronić ich siedliska, przywracając ich je do naszych rzek. Nie regulować rzek, jak najmniej. Myśleć albo wręcz starać się renaturyzować rzeki, naprawiać to, co kiedyś zepsuliśmy. A dzięki temu, że chronimy jesiotry, chronimy szereg innych gatunków. Ryb, nie tylko ryb. Ponieważ jeżeli będziemy chronili siedliska, gdzie się jesiotry będą rozradzały, tam się będzie rozradzało wiele innych gatunków rzecznych, tak? Od pospolitych. Łosoś. Takie jak łosoś, klenie, brzany, świnki. To są ryby, które rozradzają się w tym samym miejscu. Jelce, jazie. Udostępnimy wędrówkę w ogóle rybom wędrownym. Wszystkie ryby w rzekach wędrują. Niektóre na krótkie dystanse, to jest czasami
kilka kilometrów, bolenie potrafią wędrować w dużych rzekach, kilkadziesiąt kilometrów na tarliska, tak? Klenie mają swoje tarliska. To nie jest tak, że ta ryba wyciera się w pierwszym, najdogodniejszym miejscu, tylko bardzo często płynie na tarlisko, które jest wykorzystywane przez wiele lat. Ryby potrzebują migracji do swojego życia, ponieważ w innym miejscu się rozradzają, w innym miejscu żerują, a w jeszcze innym miejscu rozwijają się ich potomstwo. Więc chroniąc jesiotra, zapewniając dla niego dobre warunki do życia, chronimy cały ekosystem i jesiotr uważam, że powinien stać się tak jak takim sztandarowym gatunkiem jak żubr. Polacy ochronili żubra, uratowali żubra przed wyginięciem. I to, co powtarzam czasami na moich wykładach, że duży ma źle, tak? To jest jesiotry zaliczają się, tak mówi się fachowo, megafauny, do dużych osób. Megafauny, tak. Dużych zwierząt, tak? I megafauna jest na skraju wyginięcia. Słonie, na które były polowania, tak? Są na skraju wyginięcia. I duża fauna w Europie. Udało się z wielorybami, nie? Gdzieś, tak. Ale to w porozumieniu z wieloma krajami, które razem wspólnie morza, powiedziały dość. Nie? Wbrew pozorom, mimo że morze potrafi się odbudować, oceany wydają się, że to jest jednorodne, to jest to jednak zarządzane. Są kraje, są rady do spraw badań morza, które planują pewne działania. I to być może, że jest sposób na ochronę naszej przyrody. No to chyba wiedza właśnie, nie? My mało mamy wiedzy o jesiotrze, prawda? No, wiedza jest według mnie podstawą działania. Najpierw powinniśmy zdobyć wiedzę, żeby wiedzieć, w jaki sposób podejmować działania, żeby coś chronić, naprawiać. I mamy skarb niesamowity, bo to jest skarb, no trzymam kciuki i płetwy, żeby się jakby udało, żeby one tutaj zaczęły wracać. Pewnie ty też z całą załogą Irsiu i tam nie tylko Irsiu, międzynarodową jakby załogą. Ja powiedziałem, że pamiętam tego nosorożca, jak pilnowało go tam z karabinami. Jest tak trochę, że te zwierzęta, które widzimy na powierzchni ziemi, bardziej jakoś tak przykuwają naszą uwagę, a te, które są pod wodą, no niestety tak nie do końca. Łatwiej jest obserwować to, co jest nad wodą niż pod wodą, tak? Ale jesiotry, jak będą wracały, one nie mają instynktu takiego bojaźni. Jak będą wpływały do płytkich rzek, je można obserwować, tak? W Ameryce ludzie przyjeżdżają obserwować jesiotry, które wędują na po co zoo? Tak. Po co zoo? Możemy zaobserwować kilkumetrową rybę w środowisku, które nadają się głaskać. Je można pogłaskać i wcale nie uciekają, więc wyskakują całe z wody, prawda? Tak. Efektownie pokazują, spławiają się w ten sposób. Myślę, że jak będzie ich bardzo dużo, jeżeli by było to tak, jak jest w Ameryce, to niektóre gatunki, czy w niektórych rzekach mogą być nawet poławiane. Jesiotry są dosyć odporne na łowienie, tak? Jeżeli ktoś złowi na wędkę jesiotra teraz, zachęcam, wypuszczajmy wszystkie jesiotry. Jeżeli złowimy w rzece, wiemy, że tam były wypuszczane do Odry i do niektórych dopływów Odry czy Wisły, wypuszczajmy. Jeżeli ktoś będzie się nastawiał na połowy jesiotrów, to wie, jaki musi mieć sprzęt, że to muszą być linki odpowiedniej wytrzymałości, haki odpowiednie, są haki zaokrąglone, które pozwalają na bezpieczne. Ryba nie połyka bardzo głęboko takiego haka, więc jest łatwa do uwolnienia i nie ma dużych szkód. No Polacy, żeby właśnie się nie zrywała, żeby on nie pływał jakby orężem, co mu przeszkadza potem w jedzeniu i tak dalej. Ale to, co chciałem powiedzieć, to, że przeczytałem dzisiaj w Wikipedii, że restytucja, oprócz tego, że to jest wracanie w ogóle, przywracanie gatunków środowisku jakby naturalnemu, to restytucja w psychologii, w psychologicznym tego słowa znaczeniu, polega, jest tłumaczona na to, że dążymy do przeprosin kogoś, czegoś na podstawie wyrządzonych wcześniej szkód, krzywd. Niesamowity temat. Nie wiedziałem tego, ale to normalnie widzisz. Zacząłem studiować pojęcie restytucji. I chciałem teraz symbolicznie od patronów z programu Patronite, którzy zrzucają, pomagają swoimi środkami na ochronę ryb i na działania, które realizuje, przekazać od tych patronów tobie, Andrzeju i Siotra. Albo będziesz z Disney spał, albo syn, bo wiem, że masz syna. Dziękuję bardzo. Za to, że właśnie dla mnie jest to dzisiejszy dzień właśnie taki, że my jako ludzie próbujemy odkupić trochę naszą winę.
Dziękuję. Super to powiedziałeś. Dziękuję. Będzie on z nami służył edukacyjnie, żebyśmy mogli pokazywać, bo ciężko jest, tak jak powiedziałeś, ciężko jest zajrzeć pod wodę, zobaczyć rybę, więc to jest świetna replika jesiotra, wygląda jak prawie jak naturalny jesiotr. Dzięki, powodzenia w działalności i ja też działamy dalej. Trzymam kciuki, żeby za tego twojego życia on tutaj wrócił. Tak, za naszego życia. I żeby współpracujemy dalej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Po zarybieniu, po spotkaniu, pełen euforii, zresztą chyba wszyscy tutaj przeżywamy to bardzo, cieszymy się niesamowicie. 10 tysięcy nowych osobników wyginionego gatunku zostało wpuszczonych. Natura otrzymała od nas ludzi, którzy dokonaliśmy tego, że właśnie ta ryba wyginęła w całej Europie. Cieszy mnie to niesamowicie. Mam nadzieję, że osoby, które no nie do końca poważnie traktowały na przykład jesiotra, troszeczkę inaczej na niego spojrzą. Są tu łowione jesiotry, wypuszczane, wędkarze wypuszczają je. Nierzadko z nadajnikiem są wypuszczone po stronie niemieckiej. Też tutaj się trafiają. Również są wypuszczane. Są to jesiotry ostronose. Owszem, one też są wpuszczane jakby większe. Te, które tutaj i one tutaj przebywają, jeszcze nie popłynęły. Ale mam nadzieję, że stanie się to taka ryba troszeczkę bardziej rozpropagowana, z większym szacunkiem i z tym, co my tak naprawdę robimy jako ludzie, żeby zobaczyli tu komarów, żeby, żeby zacząć odbudowywać ponownie populację jesiotra, nie tylko w zlewni, w sensie w rzekach, ale generalnie, co by nie powiedzieć, międzynarodowo. Paweł mi tutaj pokazuje, bo sumiki ładne pływają. Jest tu oczywiście zdecydowanie więcej ryb niż na rzece Warcie. Słuchajcie, dziękuję za uwagę, dziękuję za wasze komentarze, dziękuję za przysłowiowe łapki w górę, że tak się wyrażę. Rzadko o to proszę. O subskrypcję proszę, jeżeli chcecie więcej filmów. A, i dzwoneczek się mówi. I dzwoneczek się mówi, jak tutaj Paweł pokazuje. Jesteśmy zadowoleni. Mam nadzieję, że wam się film podobał. Mam nadzieję, że ten gatunek troszeczkę inaczej będzie jakby przedstawiany z ust do ust. My jako Polacy mamy się z czego cieszyć. Zrobiliśmy coś, czego nikt nie zrobił na świecie. No i co? Do zobaczenia. Będzie więcej filmów. Ja jeszcze jestem pełen emocji. Dziękuję bardzo Patronite'om za wsparcie. To też rozwija ten kanał, ale przede wszystkim cały czas są zbierane środki na działania, które są przedstawione w opisie. Głównie jest to sprzątanie brzegu Warty, które przerasta jakiekolwiek możliwości, żeby zorganizować tą akcję, ale także mnóstwo teraz środków z patronów przejdzie na edukację. Dzisiaj niestety musiałem zrezygnować z jednej i przełożyć ją. Po raz pierwszy mi się to zdarzyło w ogóle, żeby przedszkolaki czy szkoły podstawowe na mnie czekały. Jutro już jestem w Cerkwicy, więc zaczynamy. Dla patronów fajna informacja, jeździć po tych patronackich waszych dzieciach, żeby przeprowadzić im darmowe zajęcia z ichtiologii, z biologii, z życia naturalnego, z pochwalenia się być może tymi jesiotrami, też pokazania. Zobaczymy. Dzięki bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z nad Odry.